Tymczasem u nas na kanapie znalazła się pani Wokka Ilnicka. Dzień dobry. Jest pani autorką książki 7 skutecznych sposobów na bolesne miesiączki. Prowadzi pani kurs świadomości seksualnej i to wszystko czyni panią przewodniczką po seksualności. Może zacznijmy od książki. O czym można tam przeczytać? Dzień dobry. O czym można przeczytać? Można przeczytać o skutecznych sposobach na bolesne miesiączki. Można także przeczytać o tym, dlaczego boli i o tym, że generalnie boli wtedy, kiedy żyjemy w kulturze, która każe nam się ukrywać trochę z naszą kobiecością i seksualnością. Chciałam jeszcze tylko dodać, że jestem współautorką tej książki, bo napisałam ją z moją przyjaciółką Natalią Miłuńską. Czy jest to książka tylko dla kobiet, czy mężczyźni też powinni ją przeczytać? Bardzo polecam wszystkim mężczyznom, ponieważ można się z niej dowiedzieć takich rzeczy, o których się nie dowie ani ze szkoły, ani z innych źródeł, ani z innych książek. I naprawdę Natalia Miłuńska, która tutaj udziela takiego wywiadu rzeki, jest bardzo wyjątkową osobą, nawet na tle europejskim. Czy można powiedzieć, bo pani mówi, że mężczyźni powinni przeczytać, że mężczyźni nie mają jak gdyby zrozumienia dla sytuacji pewnych... W sensie dla kobiet, Arturze, tak, o to ci chodzi. Tak, że nie mają zrozumienia, że... Wie pan co, temat jest tabu. W ogóle temat seksualności to temat tabu i można by mówić, że wcale tak nie jest, że te czasy już minęły, ale w związku z tym, że na przykład kobiety nie wiedzą bardzo podstawowych rzeczy na temat cyklu, no to jednak potwierdza to, że tabu istnieje. A zachęcam wszystkich dlatego, że to jest bardzo ważna jakby kwestia, to, że kobieta jest kobietą. I teraz jeśli musi się z tym ukrywać, no to jest coś nie tak. I ale ma pani takie przekonanie, że naprawdę musi się ukrywać? A słyszał pan na przykład o tym, żeby jakaś dziewczynka z pana rodziny albo otoczenia miała na przykład ceremonię pierwszej miesiączki? Nie słyszałem. Właśnie o tym mówię, tak? Więc nie świętujemy tego. Raczej są jakieś, nie wiem, wstydliwe szepty i niczego nie dowiadujesz się o swoim ciele. A czy w innych kulturach, w innych państwach są takie sytuacje, że to nie jest temat tabu i takie na przykład dzień pierwszej miesiączki, o którym pani mówi, się świętuje? Czy jak gdyby z kogo powinniśmy brać dobry wzorzec? Tak. Też powoli świętuje się w Polsce. Natomiast jestem za tym, żeby ludzie jednak sami decydowali, co robić. Może to nie jest tak, że to jest jedyny dobry wzorzec, ale to na pewno bardzo pomaga. I tak samo myślę, że pomaga mężczyznom być otwarcie seksualnymi. Ja zajmuję się generalnie tematem seksualności. To jest jakby taki element mojej pracy. I to, co obserwuję, to na przykład na kursach, które prowadzę, samoświadomości seksualnej, że przychodzą dorośli ludzie, przychodzą kobiety, przychodzą mężczyźni, i pierwszy raz doświadczają takiej sytuacji, w której mogą jawnie powiedzieć: tak, interesuję się seksem, tak, jestem seksualną istotą. Ale ja wiem, że to może wynikać. Właśnie z czego to wynika? Czy to jest trochę tak, że jesteśmy państwem, społecznością taką trochę konserwatywną? Czy to wynika z religii, że dla religii seks to jest tabu? Myślę, że z wszystkiego po trochu i to chyba nawet nie jest tak, że jesteśmy jakoś bardzo konserwatywni, ale ponieważ nasi rodzice i dziadkowie byli wychowani w taki sposób, w jaki zostali wychowani, a te wzorce dotyczące seksualności się nie zmieniają. Na przykład badania naukowe idą swoim torem, ale nie wchodzi to do opinii publicznej. Tak więc jakby rodziny przekazują nam pewien wzorzec seksualności i można powiedzieć: moi rodzice nic nie mówili na ten temat. I właśnie to jest pewien przekaz. Nic nie mówili, czyli w ogóle nie rozmawiajmy o tym. Ale po czy co pani tym mówić? Zauważa, że coś się zmienia? W takim przekazie medialnym istnieje coś takiego, że kobiety współczesne są pewne siebie, pewne własnej wartości. Czy zauważa pani zmiany, że jednak kobiety już nie są tak jak to było 20-40 lat temu, całkowicie podporządkowane mężczyznom? Tak, na pewno ma to miejsce. Zmiana cały czas zachodzi, natomiast nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie docelowym. I myślę, że kultura, która mówi kobietom o tym, że masz być lepsza, chudsza, piękniejsza, wcale nie buduje poczucia wartości kobiety. A jeszcze kiedy kobieta słyszy:
Na przykład, ukrywaj się z miesiączką, albo masz za duże piersi, albo za małe, albo jesteś, nie wiem, puszczalska, albo oziębła. To nie jest kultura, która wspiera kobietę. A u pani chodzi... na warsztatach, czy to jest miejsce, w którym można to tabu przełamać? I gdzie i kiedy są organizowane warsztaty, jeżeli pani powiedziała? Są na przykład we Wrocławiu, zaczynam teraz nowy cykl kursu samoświadomości 23 stycznia. Tak można przełamać tabu i co się okazuje? Okazuje się, że to służy wszystkim. Ja później słyszę od uczestników, uczestniczek, że na przykład teraz mam lepsze relacje z moim mężem, teraz, nie wiem, bardziej adoruję moją żonę, bo już nie mam takiego poczucia, że na przykład moja adoracja, to, że moja żona mi się podoba, mnie podnieca, ja muszę to ukrywać jako mężczyzna, bo na przykład męskie podniecenie jest, nie wiem, kojarzone z agresją, tak? Ale dlaczego? Z czego to wynika? No jest, no... No wynika z tego, w jaki sposób zostaliśmy wychowani. Myślę, że mało kto ośmiela różne osoby do tego, żeby wprost wyrażać swoje pożądanie. Raczej się ukrywamy. Na przykład, nie wiem, w związkach, w takich miłosnych podchodach raczej jest nie mów, że ona ci się podoba, nie pokazuj tego, tak? A kobiety też są uczone, jeśli on jest zainteresowany, to znaczy, że chodzi mu tylko o seks. Nie idź z tym mężczyzną, bo mężczyźni są źli. A jeszcze wracając do tych warsztatów, gdzie pani je będzie przeprowadzała? Jeśli ktoś jest zainteresowany, to skąd może czerpać wiedzę? Czy pisze pani o tym na swoim portalu Seksualność Kobiet? Tak, tak. Wszystkie informacje są na portalu, są też na Facebooku. Kiedy wpisze się kurs samoświadomości seksualnej, wszystko się pokaże. Są kursy we Wrocławiu, są w Warszawie, także zapraszam. A co można znaleźć na pani portalu Seksualność Kobiet? O czym jest ten portal? Myślę, że w ogóle samo słowo portal bardzo pasuje, ponieważ ja uważam, że to jest portal do innej rzeczywistości. Takiej, w której seks i seksualność traktujemy z życzliwością, z szacunkiem, na spokojnie. Oczywiście też z żartem i humorem, ale naprawdę osoby, które tam wchodzą, są zachwycone tym, że można w sposób tak otwarty, tak kulturalny rozmawiać, a niektóre uciekają, ponieważ uważają, że to jest aż zbyt otwarte, ale wiem o tym, że uciekają, dlatego że wracają, przychodzą na warsztaty i mówią, że pierwszy raz to był szok. Jak można tak otwarcie mówić? A o co najczęściej pytają panią kobiety na portalu? Na portalu? Jakie są najczęstsze pytania? Czego radzą? Jakiej porady chciałyby usłyszeć? Powiem panu, że... Może nie pytania, ale reakcje najczęściej są takie. Jestem normalną osobą. Tak, jesteś normalną osobą. I to, co bym chciała powiedzieć też osobom, które nas oglądają, nie wiem, do kamery mogę, tak? Oczywiście. Chciałabym powiedzieć, że jestem istotą seksualną. I ty też jesteś. I może słyszałaś, że trzeba się tego wstydzić, że to jest grzeszne i brudne. Ale ja mam ci do powiedzenia to, że ja szanuję i przyjmuję twoją seksualność. Jesteś idealny taki, jaki jesteś. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To była pani Woka Ilnicka, przewodniczka po kobiecej seksualności, autorka portalu Seksualność Kobiet. Dziękujemy bardzo i za chwilę wrócimy do naszego programu.